Cześć, jestem Woka Ilnicka i pomagam kobietom zaakceptować ich ciało i seksualność. I teraz mam takie pytanie do Ciebie. Czy czujesz się wystarczająca, aby mieć fantastyczny seks? Jak to z Tobą jest? Mówię też o tym dlatego, że spotykam się na przykład na kursie akceptacji ciała z takimi przekonaniami różnych osób, że jestem niewystarczająca, na przykład niewystarczająco ładna albo niewystarczająco sexy, cokolwiek by to miało znaczyć, żeby móc w swoim życiu mieć ten wymarzony seks. Mówię o tym, bo wiem, że część osób takie myślenie ogranicza i być może część osób czeka, aż wydarzy się jakiś cud, aż pojawi się jakiś niesamowity partner, albo aż, nie wiem, zrobią operację plastyczną i myślą, że kiedy to się stanie, to wszystko zmieni się w ich życiu seksualnym i że tak jak do tej pory nie mogły, czy nie zasługiwały, tak teraz mogą już to mieć i mogą zasługiwać. Mam też dla Ciebie dobrą wiadomość. Cokolwiek sobie myślisz, w każdej chwili możesz zmienić to myślenie, możesz zmienić to przekonanie, bo tak naprawdę to nie jest fakt o tym, co możesz mieć, na co zasługujesz, na co nie zasługujesz. To jest jakieś Twoje przekonanie, jakaś myśl, którą możesz zmienić. I może to Ci się wyda banalne, albo głupie, albo niemożliwe, jeśli powiem, że jeśli zmienisz swoje myślenie, to i Twoje życie seksualne może się zmienić. No bo przecież jak? Czy z takim ciałem ja mogę? Czy tak można? Czy to się uda? Jakość seksu nie zależy od tego, jakie masz ciało. Jakość seksu bardzo często zależy od tego, na ile to ciało akceptujesz. Na ile sobie pozwalasz czerpać przyjemność, na ile sobie pozwalasz swoją seksualność akceptować, wyrażać, na ile sobie pozwalasz. A to, czy sobie pozwalasz, czy nie, bardzo często nie zależy od tego, jak wyglądasz. Wygląd jest tylko pewnego rodzaju wymówką, bardzo taką skuteczną, no bo przecież skoro tyle ważę, albo mam tyle lat, albo nie wiem, moje ciało jakoś tutaj nie domaga, no to jak? Jestem przekonana, że to, jak o sobie myślisz, nie wynika z faktów, tylko wynika z przeszłości, z dziesiątek tysięcy komunikatów, które usłyszałaś czy usłyszałeś na swój temat, na temat tego, jak ma wyglądać Twoje ciało, kto jest sexy, komu należy się seks, że nie wiem, grzeczne dziewczynki tego nie robią i tak dalej. Więc jeśli masz ochotę wlać w swój umysł inne przekonania na temat ciała i seksualności, to bardzo serdecznie zapraszam Cię na moje wyzwanie już niedługo, orgazmiczne wyzwanie Wyprawa po orgazmy, także na kurs akceptacji ciała i także na portal Seksualność Kobiet. Tutaj możesz zatankować inne myśli, możesz najeść się innych przekonań, możesz spojrzeć na siebie, swoje ciało i swoją seksualność z zupełnie innej strony. Więc zapraszam Cię do kontaktu ze mną, może też masz ochotę porozmawiać ze mną jeden na jeden, jest taka możliwość, to może być przez telefon, przez internet i wtedy być może spojrzysz na siebie z innej strony i dasz sobie tę możliwość, że ty też możesz czerpać przyjemność ze swojego ciała, możesz je lubić i inni mogą je polubić i możesz mieć wspaniały seks bez względu na to, jak dzisiaj wyglądasz, ile ważysz, jaki rozmiar ubrania nosisz, bo to wszystko jest do zrobienia. Zaczyna się tylko niekoniecznie w siłowni czy na basenie, ale głównie